Witajcie serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Michał Duński oczywiście, a to jest kolejny odcinek z gry Desert 1943. Jeszcze raz. Witajcie, moi drodzy. Z tej strony oczywiście Michał Duński, a to jest kolejny... ósmy już odcinek z gry Desert 1943. No, teraz mam nadzieję, że było mnie słychać. A teraz będziemy słychać jeszcze lepiej. No i... tak jak obiecałem wam w poprzednim odcinku, zaczynamy naszą wielką, kurde, inwazję regularnego wrzucania filmów do jasnej cholery. Nieprzerwanie! Od początku czerwca i tak przez całe, kurde, wakacje. By wreszcie móc do cholery jasnej dobić do tego poziomu numer 100 z tej właśnie gry. No i co w dzisiejszym właśnie odcinku? Tam oczywiście te sprawy materialne związane z moimi prywatnymi rzeczami organizacyjnymi dane mi było już wam wyjaśnić w poprzednim odcinku. I biorę się też rzecz jasna za to, co chcę ja dokończyć osobiście tam perfekcjonistycznie. Natomiast w tym odcinku co będziemy takiego robić? Ano, skorzystamy z pomocy nowo nabytego przez nas towarzysza broni, czyli Jeffreya. Antonio, Jeffrey i jeszcze jest ten chłopaczyna. Jeffrey uzbrojony w Stenika, co ma przyjemność być bardzo ciekawe. I na pewno jego pomoc nam się niewątpliwie przyda przy tym odpieraniu nacierających fal wrogów. Tak więc, no, nie tracimy czasu. Lecimy. Ale wpierw to my oczywiście ustalmy parę rzeczy. First things first, jak to mawiają Amerykanie. No, pierwsza połowa dni chętnych przez nas do ugodzenia za nami. Zostało jeszcze pozostałe 50. A... i dzisiaj z tego, no przecież albo 5, albo 10 misji. Zależy jak długo nam to zajmie wszystko, bo no... im dalej, im kolejne mniejsze dni, tym coraz większa fala wrogów, no. Naciera na nas. Po prostu kolejny dzień. No dobra, wy tutaj stójcie na czatach, a ja tymczasem... przygotuję amunicję, koledzy. Może lepiej odwrócę telefon. O, idealnie. I co jest? No, ale coś mi się stało wychowa, ale to nic poważnego, mam nadzieję. Dobra, nacierają. Jazda! Ani razu mnie jeszcze nie drasnęli. Dobra, teraz spadamy awaryjnie na górę. Czy naprawdę myślisz, że jak jesteś przy kucu, to nie mogę ci trafić, stary? O nie! Ocal mnie, stary! Proszę bardzo, jak skoszeni.
Jakie tut? Teraz ty będziesz tot. Titufę grać. Kurde, szkoda, że nie ma tu żadnej walki wręcz, bo by się bardzo... przydało, wręcz... trochę bardzo. Jeszcze nadciągnie, co? Swoją drogą, czekajcie moment. O, teraz lepiej. Żeby... ja pierdzielę! Zaszedł mnie od tyłu, skubany, widzieliście to? Jaka żenada! No ale dobra, bywało gorzej. Just another day. I gorzej dopiero będzie, kurde. No niestety, jak widzicie, niestety nie wyrobiłem się w czasie z tym, aby nagrać ten odcinek przed. W ciągu dnia, no ale no tak wyszło po prostu. Bo zajmowałem się tam właśnie tymi rzeczami swoimi osobistymi. No. Tak. Kompletnie. Nie ma takiego kolego chodzenia mi tutaj? Dobra, chowamy się! Ło, stary! Nie chcę się zastanowić. To jest dein Ende. No chyba dla was, koledzy. Ale się położyli. Wypad, kolego. Kurde, no. Niedobrze. Feindgesichtet.
Dobrze, Jeffrey! Nie, no przecież wyłączę reklamy, co jest? Nie! 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 Dobra, w każdym razie statystyki. Zabitych wrogów 103, a w następnym dniu pewnie się zapewne 105. Tutaj otrzymanych pieniędzy i wstrzymanych pocisków. Wiadomo. No ale tak jak mówię, jeżeli zacznie się faktycznie robić gorzej, no to... oczywiście sięgniemy po plan ostateczny. No, czyli trzeciego teammate'a. Ale póki co lecimy z tymi dwoma, no. Just another day. Po prostu kolejny dzień. No dobra, to teraz czas na wyposażenie... nie wyłącznie amerykańskie. Kurde, tylko... co się stało z... ej, miało być dwóch, o co tu chodzi? Coś mi tu nie gra. Ale gdzieś ty się podziewał, kolego? Spadam stąd! Sie können uns nicht widerstehen. No kurde, no. Won mi zza celownika. Cholera. Dużo tu Niemców idzie. Ile ich tu jest, Jezus Maria. Feindgesichtet.
Nie! Ich werde dich kriegen. No uniknij moich strzałów kłócając, no. No wchodź ty, stary. No dobra, niech się wyjdzie, niech się rozprawi. No i pięknie. Kurde, dwóch gości do załatwienia czarnej roboty po prostu. Dzień 52 ukończony, zabitych wrogów 105. Experience gained 0, bo już osiągnął maksymalny poziom. No dobra. No dobra. Max to level day reached 53. No bo dobra, był Thompson, to teraz czas na Stenika. Jazda! Po prostu kolejny dzień. No, załatwcie ich. No chyba dla was to jest dein Ende. Sie können uns nicht widerstehen. Gigno. Ja pierdzielę, no. Ja pierdzielę, no. Sie können uns nicht widerstehen. Feind gesichtet. Wir werden ihn bekommen. Nie. Dobrze.
głową w mur. Frajerze. No. I ostatni został dobity przeze mnie. Super. Stopień zabójstw, otrzymanych pieniędzy i wystrzelonych pocisków. Dzień 54. Nagrywa się. No i chyba coś mi się zdaje, że jednak dojdziemy zaledwie do tego dnia 55. Nie! No, patrzę na... W sumie ilość czasu, jaką... O kurde. Zajmuję po prostu... siermiężnie. Jako po prostu zajmuje, nie? Nieraz te fale. No dobra, a teraz z kolei taki miks rosyjskiego uzbrojenia z niemieckim. Ciekawe jak to się skończy. Po prostu kolejny dzień. Kurde. No i co, no właśnie to tak wytrzymały, co? I on ma coś z tego Lugera. Za Rzeszę? Ja wam dam Rzeszę, koledzy. No co za...
debilizm. Kurde. Dobra, no to pozostało mi jedynie walić takiego no-scope'a ze snajperki. Cholera. Kurde! W dupie jestem! No, i to by było na tyle. Okolice domu posprzątane. Tak jest. Dzień 55. No i właśnie, dzień 55. Co z jego okazji by tutaj wykombinować natomiast? A w sumie to nie wiem, na przykład taci z kolei zestaw. Bo czemu by nie? Oby się to udało. Po prostu kolejny dzień. No skończyły się rozmowy naszego bohatera z głównym złoczyńcą. No przecież to ma zasięg dziwny. Czyli no to się nazywa uścisk wroga, no. Zostałem przyciśnięty dosłownie przez tych niemiaszków, jak widzieliście. Das ist dein Ende.
warte einfach. No to jedna. Haha. Haha. No. Feindgesicht. Feindgesicht. Sie können uns nicht widerstehen. Wir müssen ihn kriegen. Warte ein. Sie können uns nicht widerstehen. Warte einfach. Feindgesicht. Ich werde dich kriegen. Einfach. Sie können uns nicht widerstehen. Wir müssen ihn kriegen. Das ist dein Ende. Jezu, no po prostu co tu się dzieje, ej? Sie können uns nicht widerstehen. Das ist dein Ende. Wir werden ihn bekommen. Ich werde dich kriegen. Kurde. Dein Ende. Gute Nacht. Wir werden ihn bekommen. Cholera! Przeciwnikowa boich 107. No dobra, czyli na przykład zapamiętać, aby nie pakować się w takie duże strzelaniny, bo to się źle skończy. No przynajmniej z takim uzbrojeniem, po prostu kolejny dzień. Dobrze, dobrze, brońcie mnie tam. O, z waszą pomocą wiele zdziałam. Ale fajnie was w ogóle widzieć, no. Dwóch. Działających razem. O, o. No a teraz nie postawił się urządzić miejsca. Kurde. Nie, dobrze. Co? Co jest, kurde? No. Jeszcze kucnął gnojek. Nie no, pewnie. Tego, że nie ma żadnej apteczki, bardzo by się przydała. Sie können uns nicht widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. Wir werden ihn bekommen. Wir müssen ihn.
bist schon tot. Wal się, kolego. Proszę bardzo, jak dokończyłem. Gewerkiem. 111 zabitych wrogów. Dobra. Dobra. Udało się. Uff. I tyle osiągniętych tych funduszy. No i dobra. To by było w takim razie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bo nie chciałbym do jasnej cholery, aby jednak wyszedł za długi. Nie wiem. Może przy następnym się postaram, aby wyszło inaczej. A ja póki co się z wami w tym momencie żegnam. Widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku, a ja tymczasem idę przesłać ten. No i udanych pozostałych tygodni szkoły dla tych, którzy jeszcze ją mają. Na razie.